10 listopada w Instytucie Teologicznym imienia świętego Józefa Bilczewskiego w Brzuchowicach odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Duszpasterskoteologiczne Deus Caritas – aktualność refleksji teologicznej i działalności duszpasterskiej świętego Józefa Bilczewskiego. Prelegenci przedstawili referaty na szereg aktualnych tematów, jak to służba kapelanów na wojnie, miłość w dobie cyfryzacji, teologia małżeństwa w kontekście nauczania świętego Józefa Bilczewskiego, a także współczesny rozwój szkolnictwa teologicznego w Ukrainie i perspektywy jego akredytacji dla wyższych uczelni teologicznych Kościoła rzymskokatolickiego. Mianowicie, o czym chcę powiedzieć w kontekście zresztą z przyczyny jego uprawiania. To jest tak, jest on dostępny, jest on niedrogi. W jego nauczaniu i współczesna eklezjologia, ale ze względu na szczupłość czasu ograniczyłem się do Soboru Watykańskiego II, bo właściwie w tym względzie po Soborze już nic nowego nie wymyślono. Sobór wytyczył nam nowe drogi. Jezus w posłaniu misyjnym skierowanym do apostołów powiedział: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię całemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jezus też uczył: ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.